Dzień dobry, kochane. Nazywam się Joanna Król. Jestem doradcą piękna firmy Mary Kay. Dzisiaj zrobię makijaż nowościami. Jak wam obiecałam, ostatnio muszę się wam przyznać, że bardzo eksperymentowałam z farbami do włosów, ale zrobiłam sobie ostatnio mieszankę, bo jestem również fryzjerem. Sama robię mieszanki do włosów farbami profesjonalnymi i widzę, że idealnie wpasowałam się w moją urodę, w mój ton kolorystyczny, bo kiedyś dobrałam sobie fajne, idealne farby, już miałam wyznaczone proporcje, a po prostu farby wycofali ze sprzedaży. Teraz znalazłam już swój odcień, już znam procedurę, znam skład mieszanki i fajnie znowu mieć podobny kolor, jak miałam kiedyś. Czuję się po prostu w nim idealnie, bo kiedyś zmieniłam drastycznie kolor włosów i nagle się okazało, że ubrania mi nie pasują. I dziewczyny, tak jest nieraz, bo my mamy oczywiście swoje jakieś ulubione kolory, ale wystarczy jedna drobna zmiana jak kolor włosów, na przykład z jasnych na ciemne, i już po prostu widzimy się inaczej, już ten typ urody jest inny. Tak samo cienie do powiek. Macie swoje ulubione, kupicie inne, bo tamtych już na przykład nie ma. Już to nie jest to, już się nie czujecie ze sobą dobrze. Dlatego ja jestem dla was, by doradzać, by wam dbać o wasze skóry, o wasze systemy pielęgnacyjne, kosmetyki, które będą pasowały do was, będą idealnie dobrane do waszych potrzeb i najważniejsze, że wy będziecie się dobrze czuły i będziecie widziały rezultaty. I dzisiaj zrobię sobie taki dość lekki makijaż. Zacznę od bazowego cienia do powiek. Oczywiście to jest ten cień Biscotti, cień bazowy jasny, którym wyrównam sobie tutaj strukturę powieki. To jest kolor matowy, więc on pięknie wyrówna, wygładzi powiekę, ale też sprawi, że drobne niedoskonałości nie będą widoczne. Ważne jest, dziewczyny, żebyście eksperymentowały, ponieważ jeśli nie będziecie zmieniały niczego, to do niczego nie dojdziecie. Nic po prostu się nie zmieni. Dlatego jeśli poszukujecie jakichś zmian w życiu, chciałybyście coś zrobić, a nie wiecie, to zapraszam serdecznie do oglądania, do inspirowania się, bo każda z nas potrzebuje chwili dla siebie, chwili zmiany. Szczególnie teraz, gdy mamy takie czasy, że większość z nas po prostu jest zabiegana. Ta codzienna rutyna nie pozwala nam na to, byśmy cokolwiek zmieniły, a takie drobne zmiany potrafią dużo zmienić w naszym życiu i być może takie oglądanie lub podglądanie niektórych kobiet, inspirowanie się doprowadzi was do małych, ale dla was bardzo dużych zmian, które przyczynią się do lepszego, piękniejszego życia. Więc zapraszam was do oglądania, do udostępniania, do zapraszania osób, które być może znajdą tu coś dla siebie. Teraz po prostu będę sobie konturowała leciutko oko tym jasnym cieniem. To jest odcień hazelnut, taki orzeszek laskowy. Ja potrzebuję lusterko, bo nie będę się widziała w telefonie. I delikatnie wykonturuję sobie tutaj, zobaczcie, to załamanie powieki. Te ruchy sprawiają, że dziewczyny, tutaj to, co macie, to, co wam delikatnie zaczyna opadać, po prostu stanie się mniej widoczne, więc to oko będzie wyglądało młodziej, będzie wyglądało zdrowiej. Dlatego paniom dojrzałym polecam, by sobie delikatnie konturowały oko. Czy to jest brązerek, czy to jest taki cień właśnie w kolorze orzeszka laskowego, to już nie ma znaczenia, ale ten ruch jest bardzo ważny, nawet jak nie wykonujecie makijażu oka, to zawsze ta okolica będzie wyglądała lepiej. Najlepiej się to robi matowym cieniem. Ja używam matowego. Łapiemy no za koniec ten zelka i zobaczcie, takie naprawdę delikatne ruchy. I robimy po prostu taki delikatny lifting powieki, bez skalpela oczywiście. Dobra, kolejna rzecz to troszkę bardziej ciemny cień, który naniosę sobie w kąciku zewnętrznym oka. Ja użyję cienia
brązowego. Zobaczcie, taki kolor. Nie pamiętam, jak się nazywa teraz. Już nie będę Wam szukała, bo ciężko mi będzie wyciągnąć go z paletki. Wklepię tutaj dokładnie, zobaczcie, tu w to miejsce, żeby delikatnie było widać ten cień, jak macie otwarte oko. Pamiętajcie o tym. Bardzo delikatnie. To będzie taki lekki, świeży makijaż dziś. Ja tu się bardzo słabo widzę. Nie wiem, czy wy coś widzicie, bo już mam słońce z tej strony. To wtedy jest troszkę gorzej z tą widocznością. Mi tu się wszystko prześwietla, ale być może będzie ok. I teraz, dziewczyny, naniosę sobie, zobaczcie, taki piękny cień. On jest dosyć błyszczący, zobaczcie, ale uważam, że na dzień jest świetny. Jakiś pędzelek. Naniosę sobie może na środkową część powieki i delikatnie właśnie rozświetlę ten makijaż. To nie jest gruba warstwa, to jest delikatne, zobaczcie, delikatnie wklepię. To jest taki cień, który zawiera delikatne drobinki. Wydają się, że jakby to był brokat, coś w tym stylu. Nieraz kosmetyczki, jak robią taki makijaż, one po prostu przyklejają ten brokat. Tutaj ten brokat sam się przykleja. Cień jest w takiej formie, że on się bardzo długo utrzymuje. I zobaczcie, taki niewielki akcent sprawi, że mój makijaż będzie ciekawszy. Będzie wyglądał po prostu bardziej atrakcyjnie. Ten cień musi chwileczkę sobie zastygnąć i wtedy on nabiera trwałości. No i w zasadzie mam już zakończony makijaż oka. Można dodać jeszcze sobie konturówkę. Ja dodam sobie brązową. Tutaj przy linii rzęs delikatną kreskę, żeby nadać rzęsą pełniejszy charakter i można na dolnej linii. I jeszcze tylko maskara. I oko będzie, dziewczyny, zrobione. To jest cień, który jest taki półtransparentny. Jeśli chcecie intensywniejszy makijaż, musicie dać pod spód bardziej intensywny cień. Nie wiem, może w odcieniu różu, może to być w odcieniu borda, fioletu i wtedy będzie bardzo, bardzo taki intensywniejszy odcień oraz będzie podkreślony kolor tych. Będzie podkreślony kolor tego cienia, który macie pod spodem. Ja dzisiaj się nie będę skupiała. Chciałam Wam pokazać delikatny makijaż z wykorzystaniem cienia w płynie i na dodatek nie na Sylwestra, że na lato też jest to świetny produkt. Bardzo fajnie, zobaczcie, rozświetla mi oko. Wyglądam ciekawie. I teraz naniosę sobie nową pomadkę. Zobaczcie, to jest kolorek Ruby. Ona też ma takie drobinki połyskujące, ale bardzo delikatnie. Fajnie podkreśla usta. Bardzo mocno nawilża, od razu czuję taki komfort. Usta wyglądają ciekawiej. Zobaczcie, ma takie bardzo drobne drobinki.
które sprawiają, że wasze usta stają się lekko powiększone i wyglądają po prostu lepiej. Dzisiaj, dziewczyny, to wszystko. Próbujcie, eksperymentujcie. Zachęcam was serdecznie. Podkreślajcie swoją urodę, bo my w Mary Kay nie skupiamy się na takim bardzo, bardzo profesjonalnym makijażu. Uczymy normalne kobiety, by one umiały się pomalować, by one czuły się lepiej, by one czuły się atrakcyjniej. Bo to wszystko, jak ty się czujesz, to wszystko procentuje na zewnątrz i twoje otoczenie na tym korzysta. Więc korzystają na tym wszyscy. I dziewczyny, chodzi o to, by normalne kobiety po prostu umiały zadbać o siebie i wyglądać dobrze i czuć się z tym dobrze. Dziewczyny, to dzisiaj już wszystko. Do zobaczenia. Pozdrawiam serdecznie. Pa!